Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie Forza Horizon 3. I jak widzicie, dzisiaj przygotowuję sobie pomału właśnie ten wozik, którego udało mi się znaleźć w jednym z jakichś tam opuszczonych miejsc. I powiem wam, że tutaj sobie zmieniłem silnik na troszeczkę mocniejszy, żeby też auto mogło spokojnie konkurować z jakimiś przeciwnikami. Zamontowałem sobie dolot tutaj i tak sobie wchodzę tutaj w zakładkę karoseria. Zwróćcie uwagę, bo ten pojazd ogólnie ma trzy koła, nie? Więc czasami w zakrętach mogłyby być lekkie problemy. Natomiast tutaj z pomocą przychodzą nam, zwróćcie uwagę, takie kółka, które najprawdopodobniej będą sprawiały, że w razie tutaj w jakiegoś wypadku, w razie jakiegoś przychylenia się, uratują nam życie. Oczywiście zwróćcie uwagę, że troszeczkę one obniżają tutaj osiągi auta, ale szczerze powiedziawszy, no chyba warto by było sobie to sprawdzić, warto by było to zamontować, bo jestem ciekaw, jak w zakrętach to wszystko będzie tutaj reagowało i czy te kółka tutaj malutkie będą się kręciły. Jest to zdecydowanie ciekawostka. Wóz chciałbym zrobić w takim kolorze niebieskim, tak więc może byśmy coś takiego zamontowali. Czekajcie, zobaczymy. Można je zwiększyć? Można. Okej, damy coś takiego. I teraz będziemy na pewno rzucać się w oczy tutaj. To nie ulega wątpliwości. Okej, poszerzymy sobie. A te przednie też tutaj się zmienia, czy nie bardzo? Tak, też się zmieniło. Szkoda, że te małe kółka się tutaj też nie zmieniają. A szkoda, że w nich felg nie możemy wymienić. Weźmiemy sobie, pomalujemy. Mam pewien pomysł, jak możemy było te autko przerobić tutaj. Mam taki w ogóle, wiecie co, obraz tego auta w fajnym takim błękitnym kolorze. O, coś takiego, żeby właśnie nie pasowało do tych felg, widzicie? Chciałem właśnie tak stworzyć, żeby te felgi pasowały, ten kolor tutaj auta pasował do felg. A tutaj natomiast można by było sobie dodać jeszcze takie elementy różowe. Nie wiem, czy to dobrze tutaj oddany jest ten kolor, coś takiego to jest. Chyba bardziej fioletowy, o, żeby to pasowało wszystko. Lusterka sobie też walniemy w takim kolorze tutaj fioletowym, tylko że one mi się nie zmieniają. O co chodzi? Lusterka mi się nie za bardzo zmieniły. Okej. Felgi. A, te felgi sobie zobaczcie. A nie, tutaj mamy tylko takie, widzicie, jakby wykończenia możliwe do zmiany. Okej, coś takiego. Damy sobie jeszcze tutaj przyciemnione szyby, aby nie mieć nas, nie martwić się o to, że jacyś ludzie się po prostu z nas będą tutaj śmiali, będą mieć bekę z nas. Ale jestem ciekaw, czy te kółeczka się kręcą, czy one są po prostu tak dla pizzy tylko tutaj umieszczone. Zobaczcie, zakładam, że jak nie miałbym tych tutaj wspomagaczy, to leżałbym. Ostatnie takie wrażenia z jazdy autem, powiem wam, odniosłem, jak jeździłem Cinquecento. Te auto też było strasznie niestabilne w zakrętach, może nie tak jak, aż jak te ma trzy koła, tak więc tutaj też wiadomo, na jazda jest, ale jak miałem kiedyś okazję pojeździć Cinquecento, to przy dużych prędkościach w zakrętach naprawdę ciężko te auto było panować. Odnosiło się wrażenie, że zaraz po prostu pierdzielnie się na bok. Kto jeździł, może potwierdzić, kiedyś pytałem was o to na streamie. Wielu z was potwierdzało. W ogóle to auto, ono się obraca w taką stronę, w przeciwną stronę do tego ruchu, w którym skręcamy, zobaczcie. Troszkę jakieś iskry tutaj lecą, więc zakładam, te kółka nie za bardzo tutaj dobrze pracują. Ale powiem wam, że maszynka dobra. Zobaczymy, jaką będziemy mieć konkurencję tutaj w ogóle, jeśli chodzi o naszych przeciwników. Fajnie by było, gdybyśmy gdzieś tam mieli jakieś szanse na wygranie. I uwaga, bokiem wchodzimy. No dobra, słuchajcie, nie było dla nas za bardzo jakichś zawodów, które można by było sobie tu rozegrać, więc podjechałem sobie pod strefę driftu. Muszę zdobyć 40 tysięcy punktów. Zobaczymy, jak te autko tutaj będzie się sprawowało. Cały czas, jak widzicie, tutaj te wspomagacze mam. Kto wie, może to jest klucz do sukcesu i będzie potem warto je wymontować i zamontować do jakiegoś driftowozu. Zaraz zobaczymy.
Oj, tutaj jednak nie jest tak kolorowo. Jak to wygląda? Słuchajcie, do driftu ten wozik za bardzo się nie nadaje, natomiast fajnie by było sobie tutaj jakby odnaleźć dla tego wozu odpowiednie tutaj zmagania. I jedziemy właśnie w kierunku tutaj jakiejś nieodkrytej trasy. Może akurat idealne wykorzystanie tego auta to są takie właśnie tutaj zawody. Chyba się do tego też nie nadaje za bardzo. Myślałem sobie, że może jakieś tutaj uda mi się fajną ilość punktów pozdobywać za umiejętności, za skoki i tak dalej. Bo zobaczcie, dzięki tym tutaj wspomagaczom jestem w stanie kosić dwa razy więcej jakichś tutaj różnych roślin, drzewek i tak dalej. Ale chyba nie za bardzo, 8000. Ale przynajmniej się trzyma. Ja jeszcze sobie rozegram sobie to oczywiście zawody za chwilę. No zobaczymy, co tam ciekawego nas będą mieli, ale też jestem ciekaw, czy faktycznie jak ściągnę te wspomagacze tutaj, to czy przechyli mi auto tak, że po prostu będę leżał bokiem. I to dosłownie. Gdzie to jest w tej dżungli tutaj? Kurde, poukrywali. No. Te wspomagacze mi troszeczkę przypominają. Gdzie ja w ogóle mam jechać? Czekajcie, bo gdzieś zgubiłem w ogóle swój cel, chyba tędy. Te wspomagacze mi strasznie przypominają takie wspomagacze przy rowerach, jak tam dzieci dopiero się uczą jeździć. Ja niestety takich nie miałem nigdy. Ja od razu byłem rzucony na głęboką wodę, dostałem BMX-a i ciocia mnie uczyła jeździć rowerem. A bez takich wspomagaczy, na początku gdzieś tam jakiś kijek miałem zamontowany, trzymała. I co najlepsze, kurde, byłem pewny, że jadę i mnie trzyma, mnie puściła. I raz dwa się nauczyłem jeździć, a kuzynka moja, z którą jakby nie patrzeć wychowałem się, to muszę wam powiedzieć, że właśnie miała te kółeczka takie. I gorzej jej to potem szło, była przyzwyczajona do takiego bezpieczeństwa w postaci tych kółek. I bała się potem bez nich jeździć. Pamiętam jak dziś, ja wam mówiłem, jeśli chodzi o moją pamięć, to długotrwała jest naprawdę na dosyć dobrym poziomie. Okej, tutaj mam jakąś nieodkrytą trasę. Mam nadzieję, że pozwolą mi nim jechać. Chyba nie rozczaruję się, że jechałem tak daleko, a tutaj... Jakieś większe szanse z nimi mam. Wozy, z którymi się będziemy ścigali, no są konkretne z tego co widzę. W ogóle sprawdźmy sobie pozycje startowe. No w miarę mocne autko mam, jakby nie patrzeć. Zobaczymy jak sobie poradzę. Jak będę w pierwszej trójce, jak to wygląda w ogóle. Jak będę w pierwszej trójce, to będę zadowolony. Chociaż kurde, taki teren też nie mrawy sobie wziąłem. Wow. To jest nie fair, czuję się jakbym nie miał kurde jednej nogi. Oni sobie elegancko tutaj jadą. Fuck. Jeszcze, wiecie, na drodze to te wspomagacze może by dawały radę, ale tutaj... Kurde, czuję się, jakbym ciągnikiem jechał i orał, nie? Prawo, lewo, prawo, lewo. Może kogoś tutaj się uda mi zaatakować. To było nie fair. Tutaj przydałyby mi się, wiecie co, takie narty wodne zamontować. Ale bym po tym poszedł, ja pierdzielę.
Fuck! Co tu się dzieje? Okej, wznawiamy od tego miejsca. Ja nie mogę do wody wjeżdżać, bo tutaj się dzieją komplikacje. Nie! Nie, jeszcze raz. Trzeba tam bokiem jechać jakoś bardziej. Oni mnie krzywdzą w tej wodzie. To jest nie fair, oni specjalnie tu wybrali wodę, żebym, kurde, ja nie mógł sobie poradzić. Chłopacy, czekajcie za mną! Kurde, mogłem się zamontować linką holowniczą pod jakiegoś... Nie da się w takich warunkach tym autem jeździć. Nie wiecie co, wydaje mi się, że ten wóz by był bardziej użyteczny po prostu, gdybym ja sobie tutaj zamontował jakąś kosiarkę pod jeden ten, pod jedną tą rurkę metalową, albo sobie narty zamontował i był jako wóz, który jest atrakcją dla turystów tutaj, dla ludzi z festiwalu, żeby sobie mogli pośmigać po wodzie, albo nie wiem, mógłbym towar dowozić do sklepów, ale jeździć tym to jest naprawdę ciężko. O! Tutaj mógłbym sobie skrzydła zamontować, to bym tak latał. To jest zmarnowany potencjał w tym wozie, naprawdę. Jak ja bym tu skrzydła zamontował, to ja bym ich wszystkich teraz wyprzedził. Chociaż czekajcie, bo może jeszcze uda mi się coś zdziałać. Wjadę teraz na drogę. Ile mamy? 75. O, nie, jednak nie. Nie wiem, dajcie znać, w jakich warunkach te auto nie byłoby pokrzywdzone i do jakich by się najbardziej nadawało. Bo jak widzicie, jeśli chodzi o tutaj ściganie się z innymi, to w ogóle tutaj mogłyby być wyścigi motocyklowe. Wtedy może miałbym jakieś szanse, bo to taki ni to motocykl, ni to auto. Mówię, chociaż gdybym miał te narty wodne zamontowane, to bym tutaj śmignął. By mogła być motorówka jakaś taka. Gdyby miała narty wodne, z tyłu zamiast silnika takiego normalnego, mielibyśmy ten, śrubę, żeby... O, zobaczcie, jak ja mam tutaj jechać. Nie da się tu jechać. Nie. Zostałem pokrzywdzony, ale ja się im za chwilę odgryzę. Zaraz sobie tutaj rozpoczniemy jakiś wyścig po trasie. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ja sobie zdemontuję te tutaj pierdolniki dwa. Albo nie. Ja wystartuję w zawodach z tym. You probably wanted to try finishing last just to see what it felt like, right? Gotcha. You can go back to winning now. No. Teraz dostanę w ramach rekompensat jakiś fajny wóz. A, 75 tysięcy. Warto było się męczyć? Warto. Za 150 bez dwóch zdań. Ale czekajcie, weźmy tutaj szybko sobie jakiś kolejny wyścig do rozegrania. Dobra, zobaczymy, jak teraz pójdzie. Już się bałem, że tych wspomagaczy nie dostałem, bo tutaj z tej perspektywy nie widać ich za bardzo. Może bez głupkowania, może... No, bez głupkowania. Zapomniałem, że tutaj prawie hamulcy w ogóle nie ma w tym aucie. O! Kurde, jak jedę prosto, to nie jest najgorzej. Aj, trzeba tutaj mieć na uwadze, że hamulce, to tutaj wiecie co, są jak w rowerze. To takie zwykłe jeszcze. Mechaniczne. Naprawdę. Tutaj trzeba hamować kilka razy wcześniej. Aj, ominąłem, myślałem, że mi zaliczą. Ledwo musnąłem to tym... tutaj kółkiem.
No Joji, pamiętaj, że to są hamulce z roweru. Hamuj wcześniej, bo nie wyrobisz na zakręcie. No gdzie on mnie tam wysłał? Widzi, że jadę, męczę się. A ten mnie tutaj jeszcze wysyła kurde na drugi świat. No. Słuchajcie, nie jest do końca tak źle. Jeszcze rywale mieli wyczucie. Oni powinni, wiecie co, przed każdym wyścigiem powinni się tym wozem przejechać. Zobaczyć, co ja czuję i jak mi jest ciężko nim tutaj manewrować. Zupełnie inne mieliby podejście do tematu. Hamowanie wcześniejsze, pięknie. Słuchajcie, jeszcze ich wyprzedzę tutaj bez jaj. Każdy, kto ze mną wygra w tych zawodach, to powinien mieć od razu dyskwalifikację z festiwalu za bycie cieniasem. Teraz jadę do mety i będzie dyskwalifikacja, że się wspomagam jakimiś tutaj różnymi. Hamuj wcześniej, Joji. Pamiętaj, to nie jest auto. Znaczy to jest auto, ale to ma hamulce z roweru. A na prostej zobaczcie, jak ich biorę, jak chcę. W zakrętach gorzej. Kurde, autko byłoby dobre. Gdyby nie te zakręty tutaj. Szkoda, że nie można zrobić tuningu, zamontować dodatkowe koło sobie, ale takie prawdziwe, z prawdziwego zdarzenia, przerobić. Wziąć w ogóle cały układ napędowy od innego auta, zrobić tej 4x4. Ale by się tym jeździć. Joji, pamiętaj, to jest nie taki wóz, jakim ty myślisz, że to jest. Hamuj wcześniej. Nie. Zobaczcie, jak wyprzedzili. Nie wierzę, będę w połowie stawki. Nie wierzę w to. Dobra, szóste miejsce. Jest dobrze, naprawdę. Ręce całe spocone. Jeszcze takich zmagań w tej Fordzie Horizon nie miałem. Z ledwością dojeżdżam. Słuchajcie, ja jeszcze koniecznie muszę zdemontować te tutaj ustrojstwo. No a proszę, ładny klimat. Słonecznie, nie ma jakichś tutaj problemów z deszczem, na którym mógłbym się tutaj wpaść w poślizg i nie ukończyć zawodu. Zobaczymy, jak to teraz pójdzie. Hamować hamuje tak jak wcześniej, z lekkimi problemami. Wow, 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 wow. Koledzy, weźcie mi tutaj, podtrzymajcie ten bok, bo pewnie chcecie, żeby pierwszą osobą był, która tutaj zginie w tym festiwalu. Ale zobaczcie, naprawdę na prostych, na 1/4 mili mógłbym się spokojnie tutaj z nimi ścigać. Wow, 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 wow. Kurde, prawie jak w Cikłe Czętu, faktycznie. Ale teraz pytanie, co lepsze jest? Takie coś, ale szybki powrót jakby do formy, do pozycji jakby. No i jeszcze mnie popchnął dziad jeden. Nie, ja im tego nie wybaczę. Teraz pytanie, co jest lepsze? Takie lekkie przechylenie. Kiedybym troszkę odpuścił może gazu, to dałoby radę tym autem tutaj. O,
garą. Zobaczcie, jak lekko. Nie no, jak lekko jak ten pokój to też się cały tutaj. Wszystko zależy od tego, jaka będzie droga, nie? Jak będzie dużo zakrętów, to mam szanse marne. Natomiast kiedy naprawdę ścigałbym się po jakiejś takiej drodze gdzieś tam na wprost, z punktu A do punktu B, to myślę, że lepiej bym tutaj w tym się spisał. Natomiast no, wóz niekoniecznie nadaje się do wyścigów, z tego co widzicie. On bardziej tutaj służy do dostarczenia. Taki będzie, taki go spotka los po tym odcinku. Będę nim rozwoził towar z festiwalu na festiwal. Chociaż na pewno też wozik jest na tyle fajny, że gdzieś tam budzi zainteresowanie wśród fanów. Zakładam, że i wy w ten odcinek chętnie wejdziecie, patrząc na miniaturkę, co ja tam wam pokazuję za głupoty, niż pokazałbym wam, nie wiem, kurczę, Bugatti Veyrona. Tak więc albo będzie rozwożony towar tym wozem, albo tutaj będzie właśnie brał udział w zawodach pokazowych, żeby po prostu większa ilość fanów przybywała na festiwal. No bo takim wozem, żeby się ścigać z kimś, to naprawdę trzeba mieć jaja. Trzeba, i to ze stali. Słuchajcie, pojemny jest ten wozik. Nie dość, że kogoś z was mógłby tutaj jeszcze wziąć, to jeszcze zobaczcie, jaki mamy dosyć duży bagażnik. Ja takiego w R46 bagażnika dużego nie mam. Spokojnie, meble z Ikei można wozić w takim wozie. Zobaczcie, jeszcze bagażnik, mamy jakąś walizkę. Ta walizka chyba tylko świadczy o tym, że ta walizka ma jeden przekaz: weź, idź się spakuj i spadaj z tego festiwalu, bo nie ma tu dla ciebie miejsca. Dajcie znać, czy wam się podobał odcinek, taki troszeczkę zupełnie inny niż wcześniej. Ja tutaj zaparkuję sobie, bo szkoda gadać, tutaj idealne miejsce, idealny garaż dla mnie. Więc dajcie znać, czy wam się podobało, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały na moim kanale. Cześć!